by się spodobało. Siłę zasilanie. Siema. Witajcie moi drodzy. Odnajemy konkret gin. Jakkolwiek by to nie brzmiało, zaczniemy znów pod latarnią. Tak. Ponieważ znalazłem tu kolejny ten biały taki fragmencik, więc od tego zacznijmy. Chociaż nie wiem, czy mam takiego... takie coś, co on by tu chciał. Nie wiem, czy to będzie to. Nie. Nie to. A to, tak? Też nie. A nie, czekaj, dobra, wyświetla się. To jakby chyba. To? Nie. Niech mi ktoś wyjaśni, czemu to się mruga. Wiesz co, dobra, nieważne. Może kiedy indziej, jak już zbierę więcej tych zerów. Wpierw pójdziemy do Luny, której brakowało nam jednego elementu, co już mamy. Czyli to. Ej, to ci już narysowałem. Przerażający masz ten dźwięk, naprawdę. To, kolejne szczeble nam się ujawnią na A. Dobra. Co ty robisz? Oj, kolejna kartka. A żeby to jedno. To dopiero będzie coś. A i założę się, że dalej lecieć za... Mi się wganianego, co? Za Luną, to będzie trzeba zdobyć nowe właśnie wzory z kolejnego rejonu, który niebawem odblokujemy, no ale zanim to podążamy za nią. Bo już widzę, że tam były chyba ze trzy karteczki, więc... Każda nawet złota. To już całkiem poważny trening. Nigdy mi się nie znudzi. Niezły początek. Ojej. Całkiem. Jaki słodki. Ciekawe. Nie. Ani trochę nieciekawe. Może się cofnijmy. Dobra, zobaczmy. Nie. Jaki słodki wanek, ale nie. Raczej nie. O, prędzej tylko. Dobra. A.
Niech będzie. No proszę, najlepszego. Aha. Czuję, że to gdzieś prowadzi. Ej, teraz będzie trzeba po prostu... W każdym rejonie tutaj wpadać najlepiej, gdy już zbierzemy wszystkie naklejki. O, tu już są z kolejnego rejonu. Więc na tę chwilę to było na tyle, jeśli chodzi o ten obszar. Ano. Więc... wracamy do naszego drugiego obszaru. I oto jesteśmy w trzecim rejonie, w trzeciej strefie. Boże, w drugim. W tym rejonie. Po drodze udało mi się znaleźć parę znajdziek pokroju malowania na ścianie. Zauważyłem, że odblokowują się dzięki temu nowe kroniki. Zdobyłem ściganie wron, chowanie się za roślinami, zmuchiwanie dmuchawców, rażenie totemów błyskawicami, uczenie latawca, patrzenie gwiazdy. Tak, jeszcze dziennik w ogóle nam się zaktualizował. Zak, kiedy ja i Zak jednocześnie złapaliśmy pędzel, zdarzyło się coś bardzo dziwnego, zobaczyłem, poczułem, a nie, przepraszam, to już było. Profesor Lee i jego teorie. Na długo przed moimi narodzinami profesor Lee postanowił, że będzie czerpał energię hydroelektryczną nie z tamy czy wodospadu, lecz z oceanu. Przekonał do tego tak wielu ludzi, że zaczęli budować w naszym mieście elektrownię. W końcu jednak zrozumieli, że to nie zadziała. Od tamtej pory profesor stał się lokalnym obiektem kpin. Pamiętam, że gdy mrok zaczął się rozprzestrzeniać po Densce, profesor Lee twierdził, że to fizyczna manifestacja negatywnej energii ludzi, która powstała wskutek wycieku ropy i bezrobocia. Oczywiście wtedy już nikt go nie słuchał. Profesor może i mylił się w kwestii energii wodnej, ale czuję, że miał rację co do mroku. Chuck i Jenny. Gdy Chuck i Jenny złapali mój pędzel, miałem kolejną dziwną wizję. Tym razem na pewno sobie tego nie wyobraziłem. Widziałem scenę z ich przeszłości. Jakąś tam zwyczajną. Coś naprawdę złego. Dzień, w którym ich rodzice się rozstali. Chuck i Jenny byli wtedy tacy mali. Mam ogromne szczęście, że mnie to nie spotkało. No, najgorsze właśnie, jak jest się właśnie z rozbitej rodziny. Nie mówię, że wtedy rzuć danego dzieciaka jest ciężka. Czasem to wychodzi na dobre, ale zawsze jest ten moment, że ci brakuje drugiego rodzica. Znaczy... z rodzicami jest wtedy różnie, albo się z nimi widzimy, albo odcinają się od nas i dany z rodzic i nie mamy z nim w ogóle kontaktu. To drugie jest najgorsze. Ale dobija ten fakt, że się nie mieszka wspólnie wtedy. Nie mieszkamy w jednym mieszkaniu, domu, tylko musimy się po prostu spotykać, tak? Raz z tym rodzicem, raz z tym, no to jest, jakby nie patrzeć, trochę kłopotliwe. Dotarłem tu w ogóle? Świeżo to wygląda jak tak. Patrzycie na te ikonki, jak się ścigają. Dobra, co mam tu narysować? Totemy. A nawet nie wiedziałem, że mam taką planetkę. Co jeszcze? Jakieś takie to chyba gwiazdy są. Jakieś kwiaty jeszcze? Które? Raczej nie te. To jest... A, te chyba. No też nie. Oj, czyżbym... A. Już. To.
krowy zawrót głowy. Słońce raz, robi się. Tak. A, faktycznie ktoś chce słońce. Dobra, to co, obok księżyca? Nie, dobra. Może jednak nie. Krowy zagrób tylko. O, jak miło, że to samo osiągnięcie. A teraz pytam go, gdzie są? Było, są jakieś żarówki jeszcze. Tak nie ogarnąłem. O, krytyce sztuki. To znowu ja! Gdzie się podziewa? Uff. Da, lepiej się ukryć. Dobra. 4 na 6. Nie wiem, co oznaczałem tak, jak na czerwone się plusem. A chyba, że faktycznie nie. Nie no, są tu jakieś malunki, więc... Masz życzenie? My je spełnimy. Słucham. Wiesz co, dobra, to nieważne. A, tu są żarówki. Nie puszczaj sznurka. No nie. Nie wiedziałem, że są tak blisko. O, szlak. Nie najlepszy moment. Rewelka. Kończy go! Może innym razem. Dobra, tu już pulsowałem na czerwono. O, właśnie. No, to są braki po prostu w energii. Dobra. Jaki smutny jest, że chcesz deszczyk? Serio? Chyba, że chcesz się umyć, no to w takim razie spoko. Gdzieś tutaj jeszcze. Brakuje malowideł. Jakby tutaj. Ale tutaj przecież ładnie ten. Tylko pędzlowany. A tutaj. Jak się kąpię? Można stworzyć arcydzieło. No, moi drodzy, drugie arcydzieło w moim wykonaniu to będzie kolejny dramat artystyczny. Tak, jestem po grafice. Wiem, na pewno to bardzo dobrze widać. Okej. Dobra, pora stworzyć arcydzieło. Strasznie dużo kartek do znalezienia jeszcze jest.
tym rejonie. Nam wszystkim nie. O nie! Prawie umiałam! Ruchy, ruchy! Śmierdzisz najzwyklejszym. O! Nie! Ruchy! Dajmy mu nową naukę! Ojej, daleko do ziemi! O, mały włos! Łapcie go! Uff! Ale ci patrzcie, ci twardo mnie obserwują. No dobra, dali sobie siana. Uff. Ale widok. Wreszcie ten cały mrok zaczął zwiewać. Jak widzę tam latarnię, od razu mi się... Teraz w tym momencie mi się przypomniał Life is Strange. O matko. Wait, mam zejść? Wow. O, brakowało. Dzied, spokojnie. Bo mnie pokopiesz. O, karteczka. Do mnie. Dobra. A, czyli tutaj się podziała. Zanim pomaluję, jeszcze sprawdzę, czy nie ma tu karteczek. Czuję, że teraz tu się znajdzie niezła masa ich. A i tak mam tu wchodzić na górę. A, to spoko, okej. Okay. No, coś słyszałem. A, to chyba tylko ten ptak był. A już miałem nadzieję, że jednak... Wiecie, kolejna karteczka. Przestań! Nie straszymy mew. Okej. Chyba tutaj mam to tworzyć, tak? Nie. A. Usuwanie mroku i upiększanie elektrowni wodnej? Ciekawe, co by o tym pomyślał stary profesor Lee. To by było na tyle. Ale wy wymagający jesteście, no. To kolejny to lepszy. Deszcz pada? Nie, czemu? Oby się spodobało. Wciął zasilanie. Luna! Nieźle, co? Kiedy skończę jeszcze jedno z tych arcydzieł, całe miasto się rozświetli. I już nigdy nie będziemy się musieli obawiać tego mroku. Ten uśmiech Luny strasznie mnie przeraża. Jakby na końcu ten dobry duch miał się zmienić w coś złego. Wow. Ty to się musisz wyszumieć, co? Okej. Nie chciałem cię urazić. Po prostu... No wiesz, zrobiłeś niezły szumek. Szumek. Nieźle. Zobaczmy. Teraz kolejnym rejonem ten ziemek ma inną nazwę. Spoko. Czas się przejść do kanałów. O. Luna, wszystko dobrze? No.
Czekaj, chcesz, żebym wrócił do latarni? Myślałem, że mam się teraz zająć miastem. O, jesteś samotna. Obiecuję, że będę cię czasem odwiedzał. Okej? Już chyba nie odwiedzałem. O co chodzi? A pewnie... Dla tych, którzy stwierdziliby, żeby czyścić miasto. Bo założę się, że wiele graczy właśnie za czas parło do przodu. Ten film miał uświadomić, że po prostu gracze wracali czasem do duszka Szumka. I ten film miał uświadomić graczom, żeby wracali właśnie do latarni. Zaczyna jakoś wyglądać. Nie. Ciekawe. Ło, brzuszek możemy zrobić, patrzcie. Okej, raczej nie. Jakim ty dżinem jesteś? Coś musiałem pominąć. Wiatru. Nie wyglądasz. Zanim drogę do kanałów. Spoko. Ktoś by mi pomógł? Młynierz tym samochodem tu? Is? Jeszcze coś, tylko drgnę. Dobra. Okej, droga do kanałów jest tędy. To przeraża mnie ta ilość kartek, że 13 kartek tu jeszcze zostało. No 14, bo jeszcze jest czwórka w rejonie. Wow. To już prywatnie sobie poszukam może. Masakra. Chyba, że to się liczą też kanały. Co wątpię, no ale dobra, schodzimy. No schodź. Księżyc, co? Spodoba się Lunie. Księżyc. Proszę bardzo. Katastrofalny w skutkach wycieku ropy. Cholera. O, karteczka. Czemu mnie nie dziwi, że nie mogę wskoczyć do wody? Nauczyć się pływać. Mógłbyś? Proszę. Możesz mi z tym pomóc? Dziękuję. Fu, obrzydliwa ta woda. Zobaczmy. A nie, to też się kanały liczą. Dobra, uff, bałem się, że tyle pominąłem. Ale jeszcze jedna kartka tu lata. Ła. Dziękuję. To wygląda wyjątkowo. Tworki mamy wszystkie w tym rejonie, dobra. Okej, idziemy na górę. Ej, mały. Znów te szczury. Blacktail, Zonord. Szczury. Taki dużo takich. Jean Zykor. A bo idzie szczurków, no. Istny słoń. Znów na miejscu. Kolejna karteczka. Sweet. Co tam aż? Oż. Było się trochę? O. Padło ci coś. O.
Ej! Zwiewana! Bea, dlaczego go nie zatrzymałaś? Bea, w porządku? No. Rety. Beatrice nie miała w życiu lekko. Mam szczęście, że moja rodzina taka nie jest. Robię wyraźne postępy, widzę to. W Densce jest dziwna nazwa miasta. Jest coraz więcej kolorów i coraz mniej mroku, ale to nie znaczy, że mogę sobie teraz odpuścić. Wciąż jest mnóstwo do zrobienia. Zrobiło mi się smutno, gdy odkryłem, że Luna czuje się osamotniona w latarni. Chciałbym ją odwiedzić, ale jednocześnie bardzo chcę na dobre przegnać mrok. Może wpadnę na moment do latarni, zanim skończę upiększać Denskę. Ten to ma parę. Wow, nowemu duszkowi nie brak pary. Szumek potrafi wywrócić miejsce do góry nogami, ale dżiny wiatru, które tworzę dzięki jego mocy, przydadzą mi się w kanałach. Myślę, że zgraja nie będzie tam sprawiać poważnych problemów, o ile nie dam się zauważyć. Beatrice. Wow, to była chyba najgorsza retrospekcja do tej pory. Ojciec Beatrice był w więzieniu, gdy była mała? Tak, jak to wyglądało? Jak często go widywała? Czy wolno jej go było przytulać? Nie lubię tych dzieciaków i absolutnie nie podoba mi się, jak mnie traktują. To dziwne, że jednocześnie jest mi żal. Do mnie, moja kartko. Dziękuję. O, grzyba złapałem. Świetnie, ledwo wszedłem do kanałów, już mam grzyba. Welka. Słuchnie tu prawie tak bardzo jak w świetniku. Rozdział czwarty, kanały. Co fakt? Ojoj. Czyli faktycznie 11 kartek jest gdzieś tam. Łoż ty. Pięknie. A tu jest ile? Nie, dużo. Ktoś go widział? Nie widać go. Cholera. Gdzieś tu się kryje. Tutaj raczej mnie nie dorwą. Czyżby. Muszę to gdzieś namalować. Ogrody botaniczne Denski. Ten znak chyba spadł tu z góry. Pamięta lepsze czasy. No i proszę. Doskonale. No i już. Ha, muszę to dokładnie odwzorować. Ej. Co do diabła? Kurczę, no. Chyba muszę namalować dokładnie to samo. No i już. Ach, nic z tego. Koniec. No. Nie mogłem się doczekać, kiedy otworzę. Tu są te grafiki, nawet koncepcyjne. Wow. Te są fajne dwa. Ale jest... Kurde, jakie to piękne. Są te ogrody. Miazga, to nawet te dżiny się zapisują. Każdy dżin jest zapisany, jaki tworzymy. Tata mówił, że zmienili plany, kiedy miasteczko zaczęło pokazać. Czy to dużo pamięci zbiera? Znaczy, w dysku zajmuje każdy taki save, no bo tu każdy element, jaki narysuję, on się zapisuje, nie? Więc wow. Nieźle! Niestety tu nie mam... ...na wiatru, nie? Muszę go najpierw stworzyć.
To musi coś znaczyć. Nie wiem, gdzie takiego znajdę teraz. No. Ej, nigdzie nie widziałem w ogóle ten. No dalej już nie pójdę. A co to takiego? Kurczę. A chwila. To jest chyba do stworzenia. A jest skitrany, ale jest. O to chodzi. Nie całkiem. Brzuszek mu też zrobimy, a co? Co teraz? Niech ma, niech się cieszy. Może jakiś ogonek? Co słychać? Okej, okay. I mamy pomocnika właśnie. Bardzo dobrze. Chodź tu, młody. Najpierw pomożesz mi tutaj. Co to? To jest. Aha. Tylko spokojnie. Masz coś na myśli? Oj, obawiam się, że nie wszystko będę miał, co on by tu chciał. No, niestety brakuje mi jakiejś kartki. Ej, tutaj! Dobra, otworzył nam przejście. A za przejściem? Kartka sobie pływa. A, ja rozumiem, że ty masz mi tu dmuchać tam wód. Tutaj! Też czekaj. Cholera, zepsułem, nie? Wiesz, może dmuchnie z powrotem to? O. Powinienem w końcu nauczyć się pływać. Kurczę. Nie znoszę tego. O, dobra. Już się naprawiło wszystko. Znów na miejscu. A tu gdzieś jest w ogóle ten do namalowania, do stworzenia. Dzień kolejny. Razem będą świetnie wyglądać. Kurczę, tej trawy, drzew nie mam, brakuje mi dużo rzeczy jeszcze. Tutaj jestem! Pomożesz? Wiecie, tu trzeba pewnie jakoś tą wodę spuścić, bo pod nami jest dzień do stworzenia. Tego za wiele, kurde, milimetry bym miał kolejną kartkę, no. Ach. Zawsze te lubiłem.
Ale... Nie ma prądu. O, co trzeba zrobić, ziomka, z prądu? Łatwo powiedzieć. Co to znaczy? Basia, tutaj jeszcze tych świateł nie ma do... Nie, są. Nieważne. Powinno wyjść pięknie. O, fuckens. Chyba mam. To chyba to. Ładnie. No, ale tego dzwonka nie mam za to. Też nie. Dzwonk. Muszę to zapamiętać. Dobra. Blokowano moment. Relaks na kudoflecie. Okej, okay, nie będę oceniał. To jest drabina. Może zdołam jakoś obniżyć poziom wody. Też tak myślę. Ups. O, jumpuj, jumpuj. Dobra. Uf, zu chłopak. No i teraz możemy spokojnie nawet kartkę wziąć, co tam jest. No, no, no. No i mamy... No i mamy te przestworzenia elektrycznego pana. Przecież tak robię. Dobra, zobaczmy. Spróbujmy nie. Inaczej. Dobra, może w dziada. Hej, siemka! Jestem ożywionym dżinem. Będę się z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo za obecność. Widzimy się już tuż kolejnym. Ale to za co wygląda? W kolejnym odcinku z Konkret Genie. Trzymajcie się. Chaos.